zabraliśmy na samym początku te zdjęcia jako pierwsze. To jest jeszcze bardziej chyba tak. Trzeba do kamery bardziej znaczący dla tej serii. Nazywają się Wstyd wszystkie razem. Natomiast Agnieszka przyszła i powiedziała, że chyba jednak nie tak, że lepiej wybrać zdjęcie, które nosi tytuł Millennials, czyli opowiada historię o współczesnym dzieciństwie, pokoleniu, które się urodziło w latach już 21 wieku. Czemu to zdjęcie, Aga? No, to zdjęcie po prostu mówi nam o czasach, w których żyjemy. Tak naprawdę. Jest dokładną alegorią tego, z czym się stykamy. A ja lubię fotografię, jak jest jakiś rodzaj opowieści, narracji, treść. Trochę niedopowiedzeń, trochę zabawy i kolorem, i technikami. No tu koleżanki mogą więcej powiedzieć, bo się na tym bardziej znają. Wybieram takie zdjęcia, które no, po prostu powodują jakieś poruszenie we mnie. Kasia, czy ty się zgodziłaś potem z tą opinią Agnieszki? Tak, zgodziłam się. Faktycznie te zdjęcia, które na początku wybraliśmy, mają takie troszkę działanie, że im dłużej na nie patrzymy, tym może mniej chcemy na nie patrzeć, więc one nie mają, one są takie na pierwszy rzut oka bardzo intensywne, natomiast faktycznie są, nie mają tej siły, o której mówisz, czyli takiej opowieści współczesnej. I to połączenie świata magii i z takim światem nowoczesnym, czyli takiego właśnie świata dziecka z tym współczesnym, współczesnymi technologiami, z którymi mamy wszyscy do czynienia, dzieci również. Wydaje mi się, że jest dobrą opowieścią o tym, co dzisiaj się dzieje. Bo na trzecim miejscu postanowiliśmy umieścić fotografię blizn. Tam one są w zestawie. I to jest serio. To chyba tylko ja zwróciłaś uwagę na zdjęcia. Tak, bo na początku wybieraliśmy akty, a wydaje mi się, że to też jest trochę taki rodzaj aktu, tylko mniej dosłownego. To mi się chyba najbardziej spodobało. Nie jest to takie dosłowne, jest to też czerni biel. Bardzo intymne. Bardzo intymne. Agnieszka, weźmiesz bliżej trochę? A nie takie nachalne. Agnieszka, weźmy to obiektywu bliżej, tak żeby było widoczne. Właściwie blizny, które raczej zawsze staramy się zakrywać niż odkrywać. O, to prawda. A tutaj są nie tylko odkryte, ale w ogóle wyeksponowane. To, co mi się podoba w tych zdjęciach, to jest już to, o czym Kaja wspomniała, że to jest subtelnie pokazane, subtelne ujęcie dość brutalnego tematu, bo często w fotografii takie ślady są traktowane bardzo dosłownie i właśnie epatuje się nimi, pokazuje się na pierwszym planie bardzo ostre, a tu one są no, czymś takim małym zwierzeniem, takim właśnie niedopowiedzeniem. I też na pierwszy rzut oka tak naprawdę nie wiemy, czy są to blizny i o co chodzi dopiero po przyjrzeniu. Widzimy, że to są blizny. Tak. Ale wybraliśmy zdjęcia, które są nagrodzone złotym szkołem, są najlepsze według nas w tej edycji. To są zdjęcia bardzo płachego tematu rolnictwa, które by się wydawało na pozór nie do sfotografowania albo nudnego fotografowania. Ale ktoś tutaj zrobił bardzo dobrą robotę, która polega na tym. Kaja, może to powiesz o tym? Przede wszystkim chyba kadry tu są bardzo ciekawe, że jest ten człowiek, ale on jest na każdym zdjęciu zasłonięty. I chyba natura jest tutaj tak naprawdę najważniejsza. I te kolory też są ciekawe. To, o czym rozmawialiśmy, to też nowatorskość ujęcia tematu, którego ja wcześniej nie widziałam tak naprawdę. Temat bardzo klasyczny, rolnictwo, człowiek i ziemia. Ale bardzo współcześnie jest to sfotografowane. Także to było dla nas dużą zaletą i zaskoczeniem, bo tego staraliśmy się też szukać, na to reagować, oglądając te zdjęcia, czyli jeśli nas coś zaskoczyło z jakiegoś powodu, żeśmy zwrócili na to uwagę, czy emocjonalnie, czy intelektualnie, to staraliśmy się dorejestrować. I w tych zdjęciach też bardzo ciekawa rzecz jest w kontekście w ogóle człowieka, że on nie jest najistotniejszy w ogóle w tych kadrach. On jest też spójny z całą tutaj opowieścią. Coś, czego nam trochę brakuje we współczesnym świecie. Raczej dominujemy nad krajobrazem, nad architekturą, a tutaj pokazujemy, że wcale nie jesteśmy tacy ważni. I paradoksalnie w temacie człowiek wygrał pracę, które nie do końca są o człowieku, gdzie człowiek jest schowany.
Agnieszka, no to ciekawa myśl. Agnieszka wspomniała o architekturze, może później przejdziemy do tego. Najwięcej emocji było podczas wyboru stylu z architektury. Sprawa rozgrywała się pomiędzy zestawem trzech prac i jednym zdjęciem. To jest ciekawe, że więcej emocji wywołała architektura niż człowiek. Mieliśmy bardzo mały wybór, jeśli chodzi o architekturę. Sprzeczaliśmy się nad tym zdjęciem. Łabędzia pewnie nie będzie widać, ale on tutaj jest, jak przyjdziecie na wystawę, albo jesteście na wystawie, to na pewno go zobaczycie. A między zestawem trzech prac, które prezentują architekturę w taki oto sposób, może weźmiemy po jednej. W taki właśnie sposób, czyli zamrożonej monumentalnej architektury z taką bardzo mroczną odmianą nieba, która się przesuwa na długim czasie naświetlania. Ja byłem za tym zdjęciem, od razu mówię, ja się przyznaję, byłem za tym zdjęciem. Całym sobą byłem za tym zdjęciem. Próbowałem też jakimś autorytetem, którego się okazało nie mam w ogóle, nadrobić wybór, ale szanowny jury w postaci kobiet, które tutaj stoją, wybrało te fotografie. Teraz proszę, powiedzcie dlaczego. Czy od razu trzeba powiedzieć, że to nie był prosty wybór. To nie było tak, że całkowicie nie słuchałyśmy twojego wyboru i to zdjęcie z łabędziem też robiło na nas wrażenie. Natomiast to, co mi się tu podoba w tym zestawie, to jest to, że to jest interpretacja architektury i oprócz tego, że wizualnie te prace są interesujące, są dobrze skomponowane, jest ta gra chmur, o której mówiłeś, no to też te prace gdzieś dają mi do myślenia gdzieś, właśnie łączą ze sobą współczesność z tradycją, to co widzimy na tym zdjęciu, drzewo, natura, więc jakby intelektualnie one większą przyjemność mi sprawiają niż łabędź. Kontynuując swoją wypowiedź, one mają coś bardzo zmysłowego w sobie. Są tak estetycznie po prostu zaprojektowane, jakby ten pomysł jest i pobudzają taką fajną tkankę wewnątrz, że chce się na nie po prostu patrzeć. Są po prostu nieładne i piękne, tylko mają coś takiego, że nie można wzroku po prostu na nich oderwać. Ja tutaj widzę połączenie takiej malarskości z graficznością tej architektury i może to też o to chodzi, naprawdę, o to połączenie. A właśnie, to też wzbudzało kontrowersje. Proszę, tu jest główna inicjatorka wyboru tego zdjęcia, Kasia Segatowska. Powie nam, dlaczego akurat to zdjęcie, co ono przedstawia, wybrała? To zdjęcie, po pierwsze, po zestawie pierwsze i drugie miejsce, troszkę brakowało nam koloru i staraliśmy się też poszukać w zdjęciach barwnych jakiegoś kandydata. I tu znowu jest to interpretacja architektury taka nieoczywista i że to jest to zdjęcie, o którym mówiłaś, że ono jest zaskoczeniem, że najpierw patrzymy, wydaje nam się, że widzimy miasto w deszczu, później zastanawiamy się, a zaraz ktoś użył tu jakiegoś filtra, a za chwilę widzimy, a nie, tu jest chodnik, czyli to jest mural, czyli to jest taka architektura o architekturze. No i właśnie ten element zaskoczenia i też takiej myśli, być może to jest, przynajmniej ja miałam, także być może to jest dokumentacja realizacji marzenia mieszkańca jakiegoś bardzo ponurego miasta, który sobie kawałek ściany pomalował w ten sposób, żeby mieć troszkę weselej. Tu jest po prostu zawarta taka gra z ludności i ta fotografia zaprasza do odkrywania jej, bo na pierwszy rzut oka, okej, w porządku, pobawiliśmy się kolorami, ale im głębiej się wchodzi w opowieść, to wtedy zauważa się rzeczy, o których mówiłaś, czyli tak naprawdę mamy szary, smutny chodnik, na którym nawet nie ma ani odrobiny walczącej o życie jakiejś roślinki. I zaatakowanie tak naprawdę kolorem dosyć tandetnym, prawda? To jest, ten kontrapunkt właśnie jest bardzo ciekawy. Co ciekawe, chyba trzeba też powiedzieć, że my na początku odrzuciliśmy to zdjęcie i dopiero po powrocie wzięliśmy je po raz drugi, bo rzeczywiście to pierwsze wrażenie, ja myślałam, że to jest jakieś Tokio, Shibuya przejście po prostu i takie zwykłe, klasyczne zdjęcie zrobione w Japonii. Tam wzięliśmy, zobaczyliśmy je drugi raz i rzeczywiście nabrało nowego sensu. To tylko świadczy o tym, że oglądając fotografię, trzeba mieć takiej uczciwości i czasu, cierpliwości, poświęcenia każdemu dziełu tak naprawdę, twórcy, żeby móc nie uniknąć. Tak. Zaczniemy, jeżeli chodzi o naturę, od trzeciego miejsca. To jest fotografia prostokątna z małym jeżem, który znajduje się między drzewami. Pewnie wiewiórki tam też są. No,
też gdzieś się znalazł. Czy będzie nagroda za znalezienie jeża? Możemy coś na ten temat pomyśleć. Odpowiednie pismo do dyrekcji wystosujemy, dyrekcja odpowie. Drugie miejsce, dwa zdjęcia. Pierwsze, plus drugie. Co prawda to była seria fotografii, tak? Dobrze ja mówię, czy nie? Czy to pamiętam? Nie. Nie, to nie była seria fotografii. Było kilka zdjęć tego samego autora. Tak, było kilka zdjęć tego samego autora, były do siebie podobne stylami. Tak, ostatni widok na... Wybraliśmy dwa zdjęcia, tak, które nam się podobały jako reprezentacyjne dla tej artystki. Ja myślę, że artysty. No przede wszystkim chodzi o tą pierwszą jednak wrażeniowość i o to, że przyjemnie się patrzy na to zdjęcie i przynajmniej dla mnie kolory i kadr, wszystko tutaj jest jak najbardziej na taki. Ja bym sobie takie zdjęcie powiesiła jak najbardziej w domu. No to jest to połączenie też natury z jakąś ingerencją człowieka, z jakimś czymś technicznym, z jakąś taką pozostałością, czyli to też jest taki kontrast znaczeniowy. Taka antyczność jakby trochę tych fotografii, że ma się wrażenie, że są trochę z innych czasów jakby zrobione i tak zapraszają właśnie do oglądania. Podział na plany też ja to kupuję. I mamy zdjęcia, które zajęły pierwsze miejsce w kategorii natura. Przyjmę się rękoma. Czwarte, piąte jest takie. I tu widać maki. Ja powiem szczerze, że zastanawiałem się nad tym, dlaczego w ogóle ja zabrałem fotografię, ale przypomniała mi się taka historia zabawna, kiedy robiłem klip dla pewnej piosenkarki w lesie i ona, jak potem oglądała te zdjęcia, które zrobiliśmy, to powiedziała, za mało lasu w lesie jest. I ja tutaj widzę rzeczywiście, że tutaj ten las jest wszędzie i to nie w takim zakresie, że robi się parę drzew i parę krzaczków czy kępek mchu, tylko że tutaj naprawdę te zdjęcia. Co do tej ramki mam rzeczywiście wątpliwości, może trzeba było ją do wystawy może trochę przyciąć, ale ten las jest tu obecny w tych zdjęciach na 100%. I to jest chyba, wydaje mi się, ta głębia lasu tutaj istotna, jeśli chodzi o mój wybór. Nie wiem, jak u Was, co Was takiego przyciągnęło do wyboru tych fotografii. No mnie przyciągnęła totalność tych zdjęć, to, że faktycznie to jest takie pochłonięcie, jakby ten las przejmuje cały kadr, i tak jakby autor właśnie kontemplował każdą gałązkę, każdy listeczek, każdą igiełkę. No i właśnie te zdjęcia sprawiają mi taką przyjemność wizualną. Są zrobione na takiej hiperfokalnej głębi ostrości, że ona jest od pierwszego do ostatniego planu, co pewnie się wiązało też z jakimiś trudnościami, nie? No i był mocno przesunięty obiektyw, to trzeba było pewnie długo naświetlać. I też wyczuć moment, no bo w każdy moment nieodpowiedniego światła by kompletnie skasowało zdjęcie. Kaja? Myślę, że to jest ważne, że one tutaj działają bardzo mocno jako całość, że jednak trzeba je oglądać razem, bo wtedy ta wymowa jest silniejsza i jakoś taka bardziej wyraźna. Agnieszka, jeszcze jakieś słowo? Mnie zachwyca w tych fotografiach to, że ten las nie jest taki oczywisty, jak zawsze nam się kojarzy, kiedy chodzimy i spacerujemy. On jest dosyć odpychający na tych fotografiach, taki, że właściwie to mi się nie chce tam iść, jak na niego patrzę, bo te kolory są takie, no może oprócz powiedzmy tutaj tej propozycji, że ta zieleń przyciąga, ale pozostałe, dosyć słabe to jest. I nie zjadłabym tam na pewno lunchu. Taki kolejny kadr do serialów Where We Pines, albo ostatnio oglądałem, jak on się nazywał, z tymi dziećmi Stranger Things. Mm-hmm. Kojarzysz? To są takie właśnie kadry. Ciemne, bardzo mocne kadry. Ok, Grand Prix, które wybraliśmy, też nie było się oczywiście bez małego zawirowania. Zdradzimy tajemnicę, że najpierw wybraliśmy inne z fotografii, nie będziemy mówić jakie, natomiast zdecydowaliśmy się na jedną. I to jest ta fotografia, o której już wcześniej mówiliśmy. Natomiast zgodnie uznaliśmy, że chyba najlepiej będzie działać w większym formacie, więc mamy... Prosimy artystę, żeby wydrukował większy format. Ok, to tyle. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy wyróżnionym, gratulujemy. Nagrodzonym. Zapraszamy za rok.